dziś stają przy panu marszałku Marku Jurku. Popieram jego kandydaturę. I biorę razem z państwem, przede wszystkim razem z marszałkiem Jurkiem, udział w tym wielkim przedsięwzięciu, ważnym przedsięwzięciu, jakim jest batalia, spór, dążenie do prezydentury. Pan marszałek Marek Jurek jest, jak to mówił mój szacowny przedmówca, człowiekiem zasad, ale jednocześnie realizacją. Czy ja uważam, że marszałek Marek Jurek jest tym człowiekiem, tym politykiem, który jako prezydent może przywrócić pewną elementarną spójność narodowi politycznemu Polaków i Rzeczpospolitej. To jest człowiek, polityk, który przeciwników szanuje, a we współpracownikach, sojusznikach widzi partnera. I nawet jeżeli z tym partnerem w pewnym momencie się rozchodzi, to bez zapiekłości, gniewu i lekceważenia. Od lewicy do prawicy jesteśmy cząstką Rzeczypospolitej. Jeżeli mamy przywrócić elementarną spójność naszemu społeczeństwu i naszemu państwu, a to jest najważniejsze zadanie dla prezydenta i prezydent po to jest powołany, to najlepszym kandydatem z tego punktu widzenia jest marszałek Marek Jurek. I dlatego jestem tutaj. Którego wyrazem jest także ten ogromny ruch zbierania podpisów, który objawił się także w zbieraniu podpisów popierających Marka Jurka. Pokazuje, że zmienia się nasz stosunek do własnego państwa, że odrzucamy to, co było jeszcze w wielu środowiskach, takie postkomunistyczna niechęć do własnego państwa i pogarda życia publicznego. Myślę, że ta debata przede wszystkim ma zadecydować o kierunkach polityki polskiej.